O nie, jest źle! Jest bardzo źle! Ile ich? To było tylko jedno jajko, dajcie spokój! O kurde, ale to jest cały wąż! Ich jest milion i wszyscy mnie gonią! Ruszają się dokładnie w ten sam sposób i bardzo mi się to nie podoba! Ała, dobra, weźcie, odpuśćcie, proszę! Co ja wam zrobiłem? Ja was tylko urodziłem! Co jest za dużo? Czemu on niszczy bloki? Przesada! Panie Slajbo Steve, jak mam cię trafić, jak jesteś kurde pele niezniszczalny? O, albo też nie. Myślicie, że wzięciu 9 jajek i zbudowanie ich jednocześnie jest złym pomysłem? Nie no, gdzie no, kto by tak powiedział? Będę tego żałował, ale lecimy z tym koksem! O kurde pele, stworzyłem właśnie Armagedon! Cała armia Steve'ów walcząca z jeszcze kolejną armią Steve'ów! Niektórzy się teleportują, inni skaczą! A to już w ogóle nie mam pytań! Dawać jeszcze więcej, ten kanał wytrzyma! Jeśli ktoś na tym świecie ma mieć największą armię Steve'ów, to będę to ja! Co z tego, że prawdopodobnie spalę sobie komputer! Są rzeczy, które warto ryzykować! Co ja zrobiłem? Czy to nie jest piękne? Ten świat się już do niczego nie nadaje, tu się nawet nie da chodzić! A i tyle by było z tematu! Ale największą armię miałem, miałem! Cel osiągnięty, możemy sobie dalej ryć banie! A co by to było za rycie bani bez tej postaci? No siema, dzień dobry, o nie! Co to jest za połączenie? Creeper i impostor w jednym! Już żałuję, już... Aha, no, dziękuję bardzo! Nigdy nie byłem dobry w Among Us, ale żeby od razu mnie zabijać, no! Ja chcę tylko wiedzieć, co z niego wypada! Jeszcze nie dowiem, no super, no dziękuję, nie? Pewnie w ogóle nic z niego nie wypada, o dobra! Nie to, że przed chwilą wycięty w ekipunku, nie? I co z tym Among Usem? Mogę go zjeść? No co kumu Among Us, którego nie da się zjeść? Chociaż w porównaniu do niego zjeść, raczej wypić możemy wiadro ze Sprite'em z McDonalda! Kto by się spodziewał, że w końcu i McDonald mnie dopadnie w tym odcinku? A więc jest to wiadro Sprite'a, powiadacie, tak? Nie, no nie wiem, no według mnie to bardziej woda, co prawda taka trochę dziwna i jakaś taka, nieważne. O kurde, ale ta woda powoduje, że latam! Od Sprite'a z Maca się lata! Słyszałem co najwyżej, że się beka, ale że lata pierwszy raz słyszę. O, super, narzędzia z ryb, w końcu! I to nie byle jakie, oj, nie, nie, nie! Oto najlepszy miecz w historii Minecrafta! Bo jeśli nie on ma zająć to miejsce, to niby który! Jestem gotowy na walkę, lecimy z tym koksem! Co z tego, że nic nie widzę na ekranie, to nie jest ważne! Czas na ślepo dopaść jakiegoś przeciwnika! Więc nie widzę, halo, ale ktoś tutaj musi być! Ale kogoś w końcu muszę trafić, co nie? Ej, to jest owca, widzę ją! Miałem ją na dwa hity! Albo nawet nie na hita! Także oficjalnie stwierdzam, walczenie wielką rybą ma sens! Ciekawe, czy sens ma też kopanie wielkim rybokilofem! W ogóle co to za pytanie? Oczywiście, że musi mieć sens! Rybokilof jest totalnie najlepszy! Nie no, serio, nie oszukujmy się! Gościu kopie jak na creative, jak nie lepiej! A więc wszyscy, którzy nie wierzyliście w rybonarzędzia! Wiedzcie, że byliście w wielkim błędzie! Może jednak kogoś rybonarzędzia nie przekonują, rozumiem! Znaczy nie rozumiem, ale niech będzie! W takim razie dla wszystkich państwa przygotowałem strój konia! I to nie byle jaki, bo zakładamy głowę, zakładamy tułów i jesteśmy koniem! A to znak, że możemy robić wiele rzeczy, które mogą robić konie! Na przykład skakać po stołach! Kto zabroni koniom skakać po stołach? Normalna czynność, konie to bardzo często robią! A wiecie co jeszcze równie często robią? Tak, zgadza się, dobra odpowiedź! Przebierają się za Among Usa! Nie za dużo już tych czerwonych stworów na tym świecie! Jest w końcu tyle innych pięknych rzeczy, które można zobaczyć! Jak na przykład jajko spawnujące twoją mamę, co? O nie, dobra, nie było tematu! Nic nie widzieliście, tam nic nie było! Wyrzućmy tą mamę, do widzenia, nie do... Zajmijmy się poważnymi sprawami! Na pewno nieraz zastanawialiście się, jak wyglądałoby połączenie Axolota i Villagera, nie? W sensie to nie na końcu tego pytania oznaczało pytanie w sumie tak ogólnie. A nie to, że się nie zastanawialiście, bo wiem dobrze, że się zastanawialiście! Przecież każdy normalny człowiek po nocach myśli, jak wyglądałoby połączenie Axolota z Villagerem, tak? Mama mi mówiła, że to normalne. No to w końcu się dowiem, oto on! Oj, ja cię moje gacie! Dosłownie, ej, ma kolor moich gaci. Znacie co? Propsuję, dokładnie tak powinno wyglądać połączenie Villagera z Axolotem! Tak sobie to wyobrażałem! Chociaż w niektórych moich snach było trochę bardziej odwrotnie. W sensie, czajcie co, nie? Ciało Axolota, tylko głowa Villagera. Ale nie można mieć wszystkiego, rozumiem? Na szczęście jednak można mieć dorszowy biom! Na którym wszystko jest z dorszy! Oto trawa z dorsza! Ale to nie byłby prawdziwy dorszowy biom, gdyby to było wszystko! Jest tego znacznie, znacznie więcej! Oto na przykład hełm z dorsza, wiadro z wodą z dorsza, jajko przyzywające chodzącego dorsza! Że co, w sensie, że jak? Siema, chodzący dorszu, nie bij mnie! No dobra, to nie będę cię bił! O nie, ten dorsz mnie chce zabić! Co ja zrobiłem?! Zostałem właśnie zabity przez dorsza! W sumie to zawsze chciałem być! A dzisiaj po prostu spełniam swoje marzenia! Co to jest?! Ten dorsz ma swój własny domek! Dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie! Co tu się stało?! Dorszu, dorszu, fit żelazny, nie! Super, zryjmy sobie mózg jeszcze bardziej! Co to jest?
Co to jest za piosenka? Podoba mi się! Jadłbym cię! Cały dzień zabiłem właśnie dorsza! Chcę wiedzieć, kto to stworzył! Headshotik bez jaj! To jest najlepsza piosenka, jaką słyszałem w życiu! Czas chyba w końcu wydać pełną wersję, co nie? O nie, chodząca naciskowa płytka z dorsza, półblok z dorsza, drzwi z dorsza! Mogę teraz w końcu otwierać i zamykać dorsze! I nawet w formie furtki! Karma dla chodzącego dorsza! Co się stanie, jak go nakarmię? Mogę go oswoić? Tak, oswoiłem dorsza! Będziesz teraz chodził za mną, proszę! Wiedziałem, że to się w końcu stanie! Zaprzyjaźniłem się z dorszem, moje marzenia są spełnione! A teraz biorę dorszo zbroję i dorszo miecze! Buduję swoją chatę i zamieszkuję tu na zawsze!